Kiedy zbliża się sobota, żaden z nich nie umi spać. Każdy myśli już o lotach, co do kosza dzisiaj dać. Może szymla, może siwka, czerwonego albo byczka. Wszystko jedno do pieruna, mele zrobi mi czempiona. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hopy mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziąchy mają, a na niebo zaglądają. We niedziela będzie liba, przyjdzie Antek Erwin Ziga. I na niebo patrzeć bydą, czy gołębie już nie idą. Żeby lepiej się siedziało, to flaszeczka trzeba mało. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy w hodowli Łukasza i Małgorzaty Karpińskich na przylocie z 300 km. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie, Radzia. Dzisiaj mamy lot z 330 km. Gołąbków zakoszowaliśmy gdzieś koło 1400. Lot z miejscowości Wschowa. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Radziu, myślę, że mi dzisiaj szczęście przyniesie. No mam nadzieję. A od ciebie ile poszło gołębi? Ja zakoszowałem 79 gołąbków. Czyli prawie wszystko. No, zostały dwa samczyki. Dzisiaj jest lot w zasadzie do intermistrzostwa, do GMP, do derbów. Bo do kategorii już ten lot się nie liczy. W tym roku po 5 lotów do każdej kategorii już wszystko skończyliście oprócz maratonu, bo za tydzień kończycie sezon. Tak, ostatni, lot 12, no tam w lotnikach jest, mi się wydaje, że jest dobrze, bo jest 5 tych lotników jest w pierwszej dziesiątce. No generalnego już nie zamknę, bo już jeden lot mi odpadł, no to już generalne będzie zamknięte. No intermistrzostwo jeszcze może coś się ugra. No. Na pozycjach w oddziele jestem drugi, w całości z 50 drugi. No roczny, bardzo roczne, w tym roku bardzo dobrze mi latają, no to zobaczymy. No na razie w rocznych prowadzę. No i lotniczkę tam mam z 9 konkursami, z 8 roczną. Także sezon taki może dobry, znaczy mu dobry, no dziwny taki, ale no w miarę dobry. No. Ale w miarę udany, bo jak mówisz 5 lotników w dziesiątce. Znaczy, tak Radziu, to te 3 loty ostatnie takie, no powiem, że już przez te 3 loty maraton i 2 te krótkie, ani jednego gołąbka nie straciłem. Tak początek był mnie bardzo, nie? No początek był ciężki, jeszcze później tak przebieg tego sezonu mieliście jeszcze 500-kę dosyć ciężką, bo tam tak, na noc gołębi w oddziale nie było jakoś tak, bardzo dużo. Tak, bodajże to była chyba pierwsza 500-ka, jak się nie mylę, chyba pierwsza, tak. Tak. To było bardzo ciężko, no ja tam miałem gołąbki w pierwszym dniu, bodajże chyba z 64, 15. No w sumie w oddziale też było mało gołębi. No ale no poschodziły się do góry. Ale na drugi dzień się obudziły. Obudziły się, no jak ruszyły to jak z lotu, jeszcze lepiej jak z lotu leciały. Także się poschodziły, tam cztery samiczki roczne chyba straciłem na tym locie. Tak, także wydawało się, że będzie ciężko, no i w zasadzie ciężko było, ale ilościowo można powiedzieć, że lot udany w sumie dla całego oddziału. Tak, tak. Tak, także czekamy na gołębie, jeszcze pokażemy karmę za nim, bo gołębie w sumie mogą niedługo być, no, wypuszczone już były. Mi się wydaje, że no, o 5:30 były wypuszczone, no myślę, że tak około 4 godzin, może po 4 godziny gdzieś gołąbki będą leciały. Mają wiatr, można powiedzieć, taki północno-zachodni dziś, tak, tak, więc tak. Trochę pomagający, trochę spychający. No tak, na mój gołębnik to taki trochę pomagający, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Tak, także może teraz pokażemy karmę. Tu karma też z myślą o tym, że maraton jest za tydzień, czy raczej... Nie, no już bardziej jest... z myślą, ale dzisiaj też tak jest chłodnie, ale bardziej z myślą na maraton, że już gołębie, żeby od razu szykować dosyć mocno, nie? Widać tam troszeczkę orzeszków jest dodane, konopi, a i słonecznika trochę, no diety proteinowej, super diety. I tak zawsze ta karma wygląda? No znaczy orzechy to praktycznie zawsze są. Znaczy na tych krótszych i takich 500-kach lżejszych, bo na maratonach to ciężkich nie daje orzechów. Bo lubię po prostu... Nie daje. No, bo mi się wydaje, że jak ciężki maraton, to gołębie tego nie będą pobierały. A po takim krótkim locie, no to
No po prostu na pociechę te gołębie dostaje te orzechy. I one teraz mają karmę nasypaną do karmników do oporu, czy jak to wygląda? Tak, u mnie tam jest wsypane, ale cały czas dzisiaj do oporu, nie? A czyli do wieczora jedzą i one rozdzielone są ewentualnie o której godzinie z takiej 300? Zakładając, że do 10 już jest większość gołębi, czy tam do 11. To znaczy, Radziu, tak, dzisiaj jak będzie przykładowo rozbicie o 16, no to myślę, że jak przyjadę z rozbicia, to będą gołębie rozdzielane. I one po rozdzieleniu jeszcze jedzą, czy... Tak, do godziny jest. Tam 19 ta karma jest, o 19 wysypuję i wodę wylewam. Czyli pobierają sobie ile chcą. Tak, tak. Do wody dzisiaj co? No elektrolit plus witamina C. Na karmę propolis. Propolis to już standardowo u tak, ciebie. Tak, jest. Co lot propolis dostają namieszany dzień wcześniej, na wieczór wczoraj i żeby odparowało, to ten alkohol odparował. Tak jest. Także czekamy na gołębie i zaraz wrócimy, jak się tylko pojawią. Tak jest. Na razie. Jest samica. Chodź. Tu jest ta? Tak jest, no. Jest. Co ty mówisz? Jest samica. To jest ta do... On właśnie czekał na samicę właśnie. Łukasz mówi, że samica siadła, a to samica do G. Mówiłem ci, że siądzie, ale chyba się nie spodziewałeś do końca. Jest, ja pierdzielę, pierwsza samiczka. Ona coś około 8 koeficjent miała 4 lotów do G i teraz... Siada pierwsza dzisiaj. Ja pierdzielę, niemożliwe. A przed chwilą mówiłeś, że jak trzeba, to nigdy nie siądzie. O to chodziło. To jest gołąb. Gdzieś? Teraz już od razu spokojniej. Teraz już mogę lecić, nie lecić. Teraz. O to chodziło. Ale nawet sekundy nie straciła na wejściu. Nie, od razu. Od razu? Zobacz, kurde, jak jest gołąb, to jest gołąb. No. No i to Radek, nie, to już nie pierwsze będzie. Może i pierwsze będzie. No teraz. Jak indywidualnie siadło, to mi się wydaje, że może być pierwszy. Teraz Sebastian dzwonił, to jeszcze nie miał? Nie, kolega jeszcze tutaj nie miał, obok. No w Sędziszowie się nam pokazały chyba, nie wiem, 7 po czy 10 po te gęby. No tak, no w Sędziszowie w zasadzie to jest ponad 10 minut temu, więc ona raczej czas powinna mieć dobry, bo trochę kilometrów jeszcze jest. I co ciekawe, pierwsza i od razu weszła, nie kręciła nic, sama przyleciała. Czekaj, ja mówię... Zaczekaj, puszczę. Są, dobra, wołam Radziu. Są kolejne. Chodź. Ale idę pięknie. Chodź. Jest czerwony. Jest czerwony, typowany do generalnego. Przewidziałeś, ale mówisz czerwony do Inter. No. I musi siąść. Siadł. Są dwa następne. Idą chyba, nie? To nie moje. Roczna siadła, tak jest. To nie moje, poszły, ale gdzieś mi się tak wydaje ta pogoda się tam. Przychmurane takie trochę jest. Sebastian dzwonił, a wiesz co, telefon tam jest w altance, nie brałem już do ręki. Jest gołąb, jest. Chodź, jest następny. Chodź. Roczne dwa. Dziękuję.
Za gołębnika wyskoczyły. Centralnie. A jak chodzi o to, ale rocznych dużo siadło. A roczne? Czyli mhm. Spoza 50. Mhm. Odbijały się? A ja wiem teraz. Chodź. Roczne rozwalają system. Mówisz, że roczniaki? Roczne, no. No ale w rocznych prowadzisz, więc... Szykuje się, drużyna na przyszły rok. Piątka już jest rocznych. Są, to więcej tam chyba jest. Teraz kolejne te trzy gołębie siadły, nawet nie zdążyłem zobaczyć, skąd one szły. A ile gołębi jest odbitych? A 14 chyba, czy 15? Zaraz ci powiem. 14 jest odbitych, ale coś się tam fura. Jest pół do 10. A pierwszy gołąb był o który odbity w ogóle? A ja wiem, nie wiem. Nie sprawdziłeś dokładnie. Nie patrzyłem. Później wszystko. Później to czym jest gołąb. Od tyłu. Pokażę, Chodź. Czerwona od Karola. Chodź. Karola są obydwie, ale leci. Zobacz, Radek, 5. Generalnego jeszcze tu nie ma do innych. Same roczne. Chodź. Same roczne siadają. No. Dobrze, roczne miała siąść, właśnie o te roczne chodziło. I siadło. 20. Jest gołębi już na pewno około 25, bo teraz siadło chyba. Tak jest chyba. 10 20, albo 12. 25, tak. A lotniczka, żeby jeszcze siadła. Chyba pierwsza, bo jeszcze jej nie ma. Trzy gołębie. Gdzie ty je widzisz? Są, no. Idzie. Tam jest... trzy chyba. To generalne zamknięte i te też. Chodź. Teraz już spokojnie. Ale to już za dużo gołębi. Nie wiem, czy się odbiła. Odbiła się. Jest trzy kolejne gołębie. Są, no. Chodź. Jest następny, zobacz, 3, 6. Z drugiej strony 3. Chodź. Żeby lotniczka teraz siadła. Chodź. Ile gołębi idzie za gołębnika? Ja pierdzielę, to nie moje. Ale to Chodź. Chodź, bo tu roczna jest 9 miała. Chodź. Są kolejne dwa. Chodź. Thank you.
lodniczka, Radek. Bo jedyna tylko... Tak. No myślę, że złapie, nie? No ja też myślę, że złapie, bo na razie ile jest lotu? 10 minut? No tak, gdzieś będzie. Troszeczkę gołębi poszło. Tak, jeszcze jest trochę gołębi z oddziału. Jest gołębi chyba 37-38. To był jedyny gołąb w oddziale, który ma komplet konkursu do tej pory. Tak jest. Po 10 lotach, właśnie na początku nie powiedzieliśmy, który to był lot. 10 lot dla waszego oddziału. 11. A tak, teraz ten jest 11. 11, tak. Po 10 byliśmy. Ona prowadziła, tak, po 10. Jest kolejny gołąb. Ale ładnie się składają. Może uda nam się ładnie nagrać. Chodź. Jest, 19. To jest ta, co w zeszłym roku. Trzecia w Polsce w C kategorii. Także... Jest następny. Jest następny, teraz ciemny. Andalus, czerwony. Andalus. Chodź. Roczne to już chyba wszystkie. To była ta samica 25-19? Ta 19... Nie, 50-19. Przepraszam, 50-19. Tak, jest gołąbek. Jest kolejny gołąb. Także przed chwilą... Chodź. Przed chwilą siadła samica. Chodź. Jest kolejny jeszcze. Fajnie, bo te roczne też poprawiły te... To miały tam po 7, po 8. Chodź. Są dwa. Chodź. No, chce im się wchodzić. Chodź. O, ten też miał chyba 7. Jeszcze mają siły. Chodź. Także chyba to, że się wczoraj zobaczyły, im pomogło. Chyba tak. Albo nie, ale na pewno nie zaszkodziło. Okaże się wszystko. Tak, okaże się na liście. Radek obliczy. Jest następny. Jest następny. Chodź. Roczny jaki. Chodź. No i? 6 sztuk jest. No nie, co, Radek, ile będzie za 45? Około 40 parę. Pokazanie im pomogło chyba. Chodź. A no już po konkursie będzie, ale to nie, no chyba nie będzie. No nie jeszcze. Wiem, czy po konkursie. Jest dwa. Są dwa, no. Chodź. Chodź. Roczny samczyk, samiczka. Dwulatka. Chodź, jest następny. Chodź. 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 O, staruszka. O, chodź, bo ty może jeszcze złapiesz. Chodź, bo to jest ta, to jest miała 9. Chodź. 14 roku? Tak, chodź, malutka. Chodź.
odbita. To jest samica z 14 roku, która ma teraz 9 na 10. Tak. Do tej pory. Tak, 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 tak. Zobacz, od tyłu 2, 3. Jeszcze 3 gołębie, także nagramy. Chodź, nie? Chodź, 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 chodź. Nagramy te gołębie, Łukasz, które siadają i podejdziemy do zegara, sprawdzimy ile jest gołębi odbitych, o której były pierwsze. Chodź, 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 chodź. Oje, jest jeszcze jeden. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 malutko, bo ty jeszcze też miałeś chyba 8. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, Radziu. Także tak to wygląda w tej chwili po przylocie. Karma, jak widać. Karm nie pobierają wcale, nie chcą na razie jeść. Na razie się cieszą sobą, wczoraj były zmotywowane. Widziałeś. Radziu, 56 jest. 56 gołębi? Tak. Na 79, tak, czyli brakuje 23 sztuki. Tak jest. Która jest godzina teraz? Już ci mówię. A godzina jest 9.43. A pierwszy gołąb był odbity? Już ci mówię. O, teraz przeskoczyło, znowu wesz. Czekaj. Znowu następny. Kurde, już jest 58 jest. Gołębi już jest, zaczekaj. Już idziemy do przodu. Samiczka pierwsza. Pierwsza jest odbita 22. 22, a teraz mamy 40... 43. No w ciągu 20 minut 60 gołębi na 79, nie? Teraz mi tylko powiedz, czy jesteś zadowolony, czy nie bardzo? Ja jestem zadowolony, bo no, siadło to, co miało siąść. No i resztę to mi już tam nie obchodzi, co tam się wydarzyło, ale to jest najważniejsze, tak, że siadła roczna. Gołębie zrobimy. Także Radek taki prezent przyniósł, że... Widzisz? Dobrze przyjechał, muszę co lot przyjeżdżać teraz. Przyjechał na lody i siadło to, co powinno się mieć. Dokładnie. Ale mówiłem, że ta roczna będzie, to mówiłeś, że zawsze jak trzeba, to zawsze coś brakuje. No ale dzisiaj siadła, to dobrze się okazuje, że... No mi się wydaje, że bo to ona tam sporo przewagi miała tym gębiami. Zaraz powiemy, bo ona tam miała chyba wyprzedzenia. Myślę, że około 3 minuty było. Zaraz ci powiem. Tak, 22, a 24. Także 2 minuty. Źle, Radziu, mówię. 22, bo ten jeden gołąb wyskoczył, jak puściłem z środka. 22, 27. 5 minut było przerwy. Także no, myślę, że powinna być jedna z czołowych pierwszej gołębi. Może i pierwsza będzie na łodzie. Zobaczymy. Tak, myślę, że już na filmie to będziemy wszystko wiedzieć. Będziemy może... Ten gołąbek już dwa razy tam miał wyprzedzenia za 2-3 minuty nad oddziałem, także... Także coś więcej na temat tej samicy i innych gołębi powiemy jeszcze za chwilę, na chwilę się rozłączymy. Chwilę odetchniemy, tak. To było ciekawe 20 minut. Także do usłyszenia za chwilę. Także teraz mamy godzinę 9.56 dokładnie. 9.22 były pierwsze gołębie, także jest 30 ponad minut od pierwszego gołębia. Brakuje 8 gołąbków. Brakuje 7 gołębi. 7, bo doleciał jeszcze jeden. Tak, teraz 72 gołąb usiadł. Ale na początku przedstawimy samicę, która siadła pierwsza i zrobiła 5 minut wyprzedzenia nad twoimi gołębiami. Tak. Zobaczymy, jest, jak to wyjdzie w oddziale. Ale to jest samica, która już w tym roku była dwa razy pierwsza na oddział. Tak, szósta i siódma. Szósta i siódma. I to jest samica roczna. Roczna, tak. To jest gołąbek 6683. Tak, numer możemy pokazać, ona już w tym roku nie dzisiaj nie lodzyma, poleci. Nie poleci już. Choć z maratonu ostatnio siadła siódma na oddział, także... Tak, roczna samica, jak widać. Powiedz, co to jest w ogóle za gołąb, z czego ona się wywodzi? Znaczy, to się wywodzi z tych moich właśnie tych dwóch złotych par tak samo. No, tam jest z jednej i z drugiej strony jest taki zimbredowany gołąbek. Jest tak jakby syn 3289 i 3772, czyli tych takich moich fajnych lotników z 16 roku, co mi zrobiły to generalne. A z drugiej strony tak samo jest z hurikanów gołąb dołożony. No nic innego, tylko na te gołębie, które u mnie no, robią robotę, nie? Tak, ona jest charakterystyczna, bo te gołębie właśnie są takie nie za duże. Tak, no ona tutaj wlęgła się właśnie do tych hurikanów, taki gołąbek. Widać, że brudno-siwy, odcięty taki. Ty na nie mówisz szpila. Szpila, ta. Także pokażemy jeszcze jej skrzydło. Gołąbek niespierzony, jedno piórko do końca z zeszłego roku. No i jedno wyrzuciła w tym roku.
Tak, jak widać na załączonym obrazku, gołąb już przechodzi. W tym roku ma 8 konkursów zrobione tak samo. Tak, przechodzi w tym roku już na emeryturę, w sensie tegoroczną, w tym roku tak, nie poleci. Tego roku, tak jest. Tak. Mówię na emeryturę, oczywiście nie chodziło mi, że ogólnie, tylko o ten rok. Natomiast samica, która w tamtym roku u Ciebie była trzecią lotniczką Polski, jeszcze Ci nie zdążyłem pogratulować, bo wtedy nie było okazji na filmie, jeszcze nie wiedzieliśmy. Tak, nie wiedzieliśmy, 3 dni później żeśmy się dowiedzieli. Tak, także gratulacje. Tak, miałem trzecią samicę Polski w kategorii C. Ale warto też wspomnieć, że ta samica jest lotowana. Lotowana cały czas leci. I w tym roku, znaczy dzisiaj dorobiła 9 konkurs bodajże. Na 11 lotów, także tak. Idzie jej całkiem nieźle. Może nie tak jak w zeszłym roku, ale jest w miarę tam nieźle. Wracamy po raz kolejny. Godzina 11. Gołębi jest na ten moment ile? 74, 5 nie ma. 74, nie ma 5. Gołębi no jeszcze mają jest jeszcze wczesna pogoda, więc mają czas, żeby jeszcze dzisiaj dolecieć. A tam brakuje też Ci trochę starszych gołębi. Znaczy brakuje jednej 7-letniej samicy, jednej chyba 2-letniej, no i chyba 3-rocznych samiczek. Znaczy samiczek, 2 samiczek, chyba 1 samczyka. Tak, w tym roku samica roczna, która no, dzisiaj była pierwsza, siadała cały czas bardzo dobrze, ale generalnie w tym roku roczne u Ciebie? Tak, siadają bardzo dobrze i tam widzę w tych w lotnikach, w tym to są nawet w pierwszej dziesiątce tam 2 bodajże w oddziele. Tak, i dzisiaj powtórzyły. Powtórzyły, tak, większość z nich powtórzyło. Tam jedna miała 9, no to dorobiła, widzę, 10 dorobiła. Ta, co miała też 9, mówię 8, też dorobiła 9, także no dobrze, dobrze. Roczne spisują się bardzo dobrze w tym roku i myślę, będzie nadzieja. Nadzieja na przyszły rok. Tak jest. Jeszcze może chwilę porozmawiamy o przygotowaniu na lot. Jak te gołębie były szykowane, bo wiedziałeś pewnie, że będzie z wiatrem. Znaczy no wiedziałem, że będzie z wiatrem, no ale zaryzykowałem wczoraj, no pokazałem gołębie, tak jak mówiłem wcześniej na filmiku. No akurat udało się, ta samica co miała się siadła, no myślę, że tam też nieźle wyjdzie, inne gołębie też nieźle tam na oddział powinny się siadać, ale zobaczymy to jakby do wyniki. No właśnie, wyniki, no na filmiku już będziemy wiedzieć, więc... Tak. Gołębi, w zasadzie no od tej samicy było 5 minut przerwy, później to już naprawdę siadały bardzo dobrze, bo tam grupami po 10, po 7, w 20 minut było 60 gołębi z 79. Tak. Także bardzo dobrze. A jak to wyglądało w czasie tygodnia? Bo musimy tu powiedzieć, że lot wcześniej był maraton. Wcześniej był maraton, tak. I maraton był w sobotę tydzień temu. Mieliśmy w sobotę, tak. Także te gołębie praktycznie już 1,5 tygodnia siedziały w gołębniku. No co, z początku tygodnia wiadomo, trzeba było odbudować gołębie po maratonie, bo to no wiadomo, gołębie już siedziały 2 dni w kabinie. No to tam karma taka mi się wydaje, no mocniejsza trochę była. No ale wiedziałem też, że będzie lot taki delikatnie z wiatrem, no to tak samo już końcem tygodnia słabiej, no. No co, po maratonie tam przykładowo, no to co gołębie jak przylatują, no to do wody elektrolit, witaminę C, na wieczór daję znowu na wątrobę, na karmę gołębią mieszam tam. W poniedziałek też karmę dostają, tak są, też i tak jak mówię, dietę proteinową i tam lekkostrawną i trochę energetyczne i tam jakieś tam... No, też warto też wspomnieć, że ten maraton... To był taki dosyć przyjemny. No też nieźle. Wyszedł tam chyba, miałem 8 gołębi czy 9 w pierwszej 30. Też miałem gołębia pierwszego na oddział. Samiczka też tam miała wyprzedzenie ze 2-3 minuty bodajże. Także no, tak jak mówię, te 4 ostatnie loty tutaj to są już takie dosyć fajne, bo i zaczynam pierwszym gołębiem na oddział, także no... No i nie ginęły. No nie ginęły. Początek sezonu był taki troszeczkę w cały świat, no ale ważne, że gołębi jest na gołębniku z 80. Także jeszcze jeden maraton, myślę, że jakieś tam już te gołębie raczej się utrzymają, no i myślę, że na przyszły rok znowu będzie 50 taka fajnych gołębi, bo i roczne, tak jak mówię, spisują się bardzo dobrze i samce, i samice. I... No właśnie, będzie trochę tych roczniaków. Też jeszcze, jeśli chodzi dalej o to przygotowywanie, mówisz poniedziałek te karmy... Tak, poniedziałek to znowu idzie do wody toliamin. Ja tutaj bazuję na toliaminie i według mnie to też jest bardzo dobry środek. Znaczy tam witaminy i elektrolit i to osłonowe tam na nerki, na florę, to wszystko mi się wydaje, że to jest jeden z lepszych takich preparatów. A na karmę to idzie, daję olejek z Ostropestu i z Primy Quickor i Probag Omega 1. To jest w poniedziałek. We wtorek to jest tak, z rano to
U mnie idzie znowu żel oksygen i jest z taką z posypką z takiej z Doliny Leśnej, tam na takiego białko, nie białko, takie, no wiadomo, gołębie dostają. I a do wody tak samo, znowu toliami tak samo dostają. Toliami to praktycznie po takim cięższym locie, po maratonie, to dostają cztery pojenia, poniedziałek i wtorek, rano, wieczór. Czyli codziennie i tak, rano i wieczorem. Tak, tak, tak. W środę u mnie gołąbki dostają na karmę, rano dostają znowu, tylko że drożdże, tylko że w proszku. Bo we wtorek no, dostają znowu drożdże, ale w żel oksygen, w płynie. W środę wieczór znowu idzie na karmę lecytyna. A na lecytynę to znowu dostają ten Kraften Vital, te zioła i z patrona dostają ten, też zioła dostają, tam jest i algi puro, algi morskie, nie algi morskie, tam te zioła, warzywa takie mielone. A do wody idzie blitz. To znaczy nie zawsze, ale zależy jaki tam jest lód. No, blitza dostają 1 ml na litr wody. No i czwartek rano, no to wiadomo, gąbki są wywożone. Zależy tak jaki lot jest, ale przeważnie jak są loty z wiatrami takie, czy taki lżejszy lot to wywożę, bo no wiadomo końcem tygodnia, znaczy końcem tygodnia, końcem sezonu te gęby już mi się wydaje, według mnie tak mi się wydaje, że więcej już powinny przebywać ze sobą, wywożone, no bo wiadomo, że gołębie już tak samo, no cały tracą motywację, oni już nie mają takiej chęci do tego wracania, a jak ktoś postępuje więcej to ze sobą przebywają, to mi się wydaje, że gołąbki no jeszcze po prostu ciągną, jeszcze mają chęci do latania, nie? No i jak przylatują, dostają znowu do wody, dostają Vita Combex. To jest tak samo tam witamina C, B, tam A, różne tak samo witaminy. To jest w czwartek po wywózce? Tak, w czwartek po wywózce to dostają. W czwartek na wieczór zaś znowu dostają lecytynę drugi raz, tylko że to jest znowu jak są 300, lecytynę u mnie dostają raz, jak są 500 maratony, lecytynę dostają dwa razy. Na wieczór znowu dostają tak samo jeszcze do wody L-karnitynę z Greenplaya, to też jest magnez plus L-karnityna, dostają to do wody. A w piątek no to już w zależności, tak jak mówię, podaję jeszcze może ten energię na loty. Energię na loty podaje, to jest tak samo z firmy Prima, tak, tam podaje. No i to praktycznie jest koniec mojej, tak jakby dawania coś, podawania gołębiom jakichś witamin, czy elektrolitów, czy cokolwiek. A jeszcze nie, na wieczór jeszcze podaje jakąś tam witaminę C, jak są upały jakieś na gorąco, czy co, to witaminę C podaje. No i to jest wszystko, i w sobotę czysta woda, i karma tak samo. No i właśnie. Tak jak wczoraj, no to nie karmiłem, nie? W ogóle. Nie, bo taki lot, mówię, lżejszy 300 na 300 km to praktycznie nie karmię, takie garstkę tylko dostają, żeby się napiły wody. Aha. No właśnie też chodzi mi o to, ilość karmy w ciągu tygodnia. Jak one, czy są karmione jakoś krótko, znaczy, radził u mnie to jest tak, że nie, u mnie gołąb po prostu tylko jak dostaje coś na karmę, no to dostaje wtedy podwydział, ale nie to, że on wyje to i już więcej nie dostaje. Jak zje mi to, co dostaje na karmę, no to potem jeszcze dosypuje i u mnie gołębie jedzą do oporu. Nie ma, że tam dawkowanie gdzieś jakieś mniejsze podwydział. U mnie gołąb dostaje do oporu. Ile po prostu chce, ile zje. Czyli no praktycznie i cały tydzień tak? Tak, tak. Jedzą, no nie? I wiadomo, obloty, jeżeli gołąb też dostaje do oporu, no to i obloty muszą być, gołąb musi latać i żeby to spalał To tak mi się wydaje, że no tak to jest robione i jakoś to wychodzi, nie? Tak jest, dokładnie. Także teraz przygotowujesz się już do ostatniego lotu w sezonie maraton. Do ciebie to jest 775 km. Tak, czyli prawie 800. No w zeszłym roku no to był fajny z maratonu sezon, bo byłeś mistrzem okręgu w maratonie. Mistrzem okręgu, 13 w Polsce. Tak jest. Także no udany, bo tak samo te gołębie powtórzyły. No w tym roku to nie wiem, ale tak. No ale tak jak mówiłeś. Z pierwszego, no tam nieźle te gołębie, tam jest, tak jak mówię, 8 w pierwszej 30 na oddział, no tam no też na tą strefę okręgową, tam też myślę tam, że nieźle, ale no zobaczymy, nie? Tak, wszystko się okaże. Także jeszcze teraz przejdziemy, żeby zaprezentować gołębie młode, które będą na aukcji, powiemy coś o nich więcej. Będzie kilka sztuk dostępnych na portalu. Będzie i tak jak mówiłem, no bo tam każdy, niektórzy wydzwaniają, wcześniej wydzwaniali. Mówiłem, że nie mam gołębi, bo no wiadomo, pierwszy, drugi ląk człowiek zostawia dla siebie i zostawia to, co praktycznie najlepsze, a to słabsze to by się człowiek chciał pozbyć, ale to tak, no nie na tym rzecz polega, nie?
A ja mówię, już trzeciego lęgu nie ma sprawy. Co tam trzeba, co jak tego, to Radek sam może wszystko. Każdego jednego sam może wybrać, jakiego chce gołębia. Tak jest, także zaraz pójdziemy wybrać i pokażemy, jak gołębie wyglądają i będą dostępne do zakupienia na portalu aukcyjnym. Także przechodzimy do prezentacji tych gołębi na aukcję. Na początku, co to jest za gołąb, Łukasz? Znaczy, ten pierwszy młody to jest pełny brat samiczki, co w zeszłym roku, w 2020 roku, w kategorii C była trzecia w Polsce. 50-19 to jest brat. Czyli pełny brat olimpijki. Tak, tak, tak. Numerek 61-61. Taki specyficzny ma numerek zaobrączkowany. Raczej będzie samiec. Samczyk, tak mi się wydaje, będzie samczyk. Ciemny, no to on jeszcze tam, myślę, że jeszcze tydzień z półtora tygodnia taki do wyjścia jest. Gołąbeczek. Ciemny jak olimpijka, taki sam jak siostra. Chciałbym zaprezentować teraz drugiego gołąbka. To też myślę, że gołąbek będzie super, bo to jest właśnie półbrat do tej samiczki, co dzisiaj znowu. Myślę, że będzie pierwsza na oddział, znaczy już była dwa razy, myślę, że dzisiaj będzie trzeci. No i taki będzie miała fajny wynik w kategorii G. No to jest półsiostra od strony ojca. Ona jest o numerze 6293. Także tam... Fajny wynik w G, to mamy na myśli poniżej 10 koeficjent. Tak, tak, tak. No, 3 jedynki na oddział, roczny gołąb, także no... Do tej pory miała 8, no jeszcze tej trzeciej jedynki nie możemy w sumie potwierdzić. Na filmie już może będzie wiadomo. No tak, po rozmowach gdzieś tam z kolegami z oddziału, tak mi się wydaje, że to będzie... No na pewno w pierwszej trójce będzie, no w każdym bądź razie. Może i pierwsza, zobaczymy. Tak jest. To jest półsiostra do tej samiczki. Od po tym samym ojcu. Tak, tak, tak. Kolejny gołąbek, który chcę zaprezentować, to jest po synie ciemnego, zimbredowanym na wnuczkę. Razy wnuczka znowu ciemnego, czyli samica, która była lotowana przez 5 lat i w zeszłym roku bodajże była trzecią lotniczką oddziału. I tak samo ta samica tam w 17 roku do kategorii C tam przyczyniła się tam do czołowej lokaty w Polsce, także myślę, że też fajny gołąbek będzie do hodowli, bo to jest taki gołąb tak samo na rodzinę. Pokażemy jeszcze może jego numer. 6206. I skrzydło. Też fajny gołąbeczek, fajnie ułożony, także... Tak, gołąb fajnej budowy. Też mi się wydaje, że chyba będzie samczyk. Kolejny gołąbek, czyli czwarty gołąbek, który będzie na aukcji. O numerze 6288. To jest gołąbek zaś z jednej strony, czy nie z jednej strony, bo to już jest, nie z jednej strony, dobrze, to jest po dwóch tak jakby wnukach ciemnego, razy taki gołąbek 15859, który wydał mi gołębia takiego 40-47, który tak samo i do kategorii B się przyczynił w zeszłym roku i z maratonu w zeszłym roku też siadł, no w tym roku ma chyba 8 konkursów. Też bardzo dobrze, typowany do generalnego, do intermistrzostwa, tak dobry gołąb. To będzie, mi się wydaje, chyba samiczka. I piąty gołąbek, który będzie na aukcji o numerze 6293. To jest gołąbek po synie samicy, która u mnie lata jako roczna, co była najlepsza w Polsce, tam w kategorii B, no po prostu mój najlepszy gołąb, który latał mi wcześniej, no to taka 32,89 samica razy 30,72, czyli syn ciemnego, znaczy dzieci dwóch złotych par, to jest... To są rodzice tego gołębia? Dzieci dwóch złotych par, znaczy łączone na siebie i to jest tak jakby po wnuku dwóch złotych par. A z drugiej strony znowu jest córka od kolegi Karola Pająka, samiczki po tym słynnym Buffy, co u niego tam leci, co w kategorii C, też ten gołąb miał bardzo dobry wynik. Tamten gołąb był i chyba też... 3 lata z rzędu był najlepszym lotnikiem oddziału, tak? Tak, 3 lata z rzędu najlepszy lotnik oddziału, jedno pudło na 37 koszowań. No i co chcę powiedzieć, no ja mam też półsiostrę od strony matki, tylko łączonego na innego tam ojca. Samiczka też ma 8 konkursów i też mi się bardzo dobrze spisuje. Nawet z jednej 500 była pierwsza u mnie na gołębniku, a siódma bodajże czy ósma na oddział. Także widzę, że te gołąbki też się zaczynają tutaj w połączeniu z moimi gołębiami sprawdzać, ale zobaczymy, jak to dalej. Też bardzo fajny gołąbeczek. Myślę, że to będzie chyba samiczka, tak? No tak, u Karola też Buffy zostawiony do rozpłodu. Jego córka tak, z maratonu pierwsza. W tym roku tego gołębie też tam u niego bardzo dobrze. Tak, jego dzieci. Trzy córki chyba ma i wszystkie trzy. Także widzę, że ten gołąb u niego tak samo w rozpłodzie jest bardzo dobry. Przekazuje gołąbki i jego dzieci przekazują. Nie tylko on, tylko jego dzieci też przekazują gołębie bardzo dobre. Tak jest.
Temat wyników tutaj nic nie będziemy na razie zdradzać, bo zobaczymy, jak to wyjdzie na koniec sezonu. W każdym razie, jeśli chodzi o lotniki, no to dziś myślę, że te, które były z przodu konkursów, nie pogubią, tak jak patrzyliśmy. Nie, mi się wydaje, że raczej te wszystkie samiczki to tam były, znaczy samiczki, to jeden sam czy cztery samiczki były w piątce, w dziesiątce na oddziale, w lotnikach, to myślę, że raczej się powinno utrzymać, bo one tam połapały, no i a co najlepsze, no to mówię, tak, Radziu mi przyniósł szczęście, bo samica siadła pierwsza i to dla mnie było najważniejsze i tak się stało akurat jak powinno być, no i zadowolony jestem. Czasem jak się czegoś bardzo chce, to się spełnia. No, nie, no naprawdę to jest gołąb taki, widać, że no już trzeci raz takie wyprzedzenie ma jej nad moimi tam gołębiami i widać, że pokazuje klasę, nie? Dokładnie. A jak to będzie dalej, zobaczymy. Ona z czterech lotów będzie miała koeficjent około poniżej czterech. No poniżej czterech, prawdopodobnie. Tak, jest, tak. To z trzech bodajże, chyba z czterech trzysetego. Tak jest. No i z jednego maratonu tam ma trochę więcej, no ale tam na z listy okręgowej mi się wydaje, że tam zejdzie ten koeficjent, także może koło 9 z haczykiem może będzie. Dokładnie. Tak, do kategorii G. I teraz jeszcze jedno pytanie, bo mówimy tak, 50-19 olimpijka w C. Tak. Teraz ta samica roczna, która siada, ten gołąb, który siada, też samica. No jeszcze bym powiedział, że jeszcze lepszy, bo tamta miała dwa razy pierwszy na odzie, a ta w tym roku ma trzy razy pierwszy, no i tak w pierwszej dziesiątce, no, pięć lotów. Tak, no dokładnie, właśnie. O tym mówię, ale zmierzam do tego, że no tak, 50-19 samica, tutaj samica. U ciebie generalnie samice w tym sezonie dużo lepiej siadają, czy lepiej? Tak, lepiej. Tam jest może, ale tam, czy z tych rocznych gołębi, tam samczyki też się pokazują, ale z tych starszych gołębi to raczej samiczki. Tam dwa samce to tak mi się wydaje, a tak to przeważnie te roczne, starsze samice i no i tutaj te roczne samiczki. Tak jest. I jeszcze mam do ciebie jedno pytanie na koniec. Przed maratonem będziesz wywodził? Jeżeli będzie lot jakiś szybszy z wiatrem, to tak. A jeśli pod wiatr? A jak nie, no to jakiś wspólny oblot albo zostawię na noc. No coś, jakąś motywację trzeba dostosować, bo według mnie bez motywacji to już... Na końcówce sezonu? Na końcówce sezonu to mi się wydaje, że no słabnie, na pewno słabnie. Tak. Wiadomo, że według mnie początkiem sezonu to... Trzeba może nie tyle czasu poświęcać, co teraz, bo teraz gołębiom tym trzeba więcej poświęcać jeszcze jak początkiem sezonu, bo naprawdę i jakieś pokazywanie i zostawianie na noc i zostawianie po locie jak najdłużej, bo to naprawdę gołębie muszą motywację mieć, no, do wracania do partnera, nie? Też warto zwrócić uwagę na to, że jest po 11 locie już trochę gołębi zginęło, powiedzmy, i też te pary się porozbijały. Tak, porozwalane były, pozaparzać, to tak samo, wiadomo, niektórych par brakowało, no ale już, tak jak mówię, no, od czwartego lotu praktycznie nie ginie nic i te gołąbki są pozaparzane, widzę fajnie i no i na razie jakoś to tam, no nieźle tam idzie. Tak, także nie będziemy na razie już nic zapeszać. Na ostatni lot życzę powodzenia. No, no i myślę, że jeszcze po sezonie jakoś to podsumujemy, jak tam wyszło. Tak, co tam wyszło, jak wyszło. Dokładnie, także dobry lot dla wszystkich hodowców. No, nawzajem, dla wszystkich nawzajem.